Cześć, siema, siema, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie mrówkowo. Pokażę Wam, jak moje mrówki, dzieci mi tam krzyczą. Tu mam tutaj swoich towarzyszy. Nie przejmujcie się tym chaosem, co tutaj jest dookoła. Są dzieci, to jest chaos, tak musi być. Pokażę Wam, na początku miałem 7 mrówek i królową, a teraz mam, nie wiem, ze 100. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy będziecie widzieć te formikarium. No wiem, tu zasyfione, trochę zaniedbałem, ale nie miałem zbyt czasu. O, zobaczcie tam, co mi popierdzielę. Zobaczcie, ile tu ich jest. No, tak. Całe stado, masa ich tam jest. Tak wygląda z drugiej strony, aż się przegryzły, o. Co widać na załączonym obrazku. O tam. O, tutaj chodzą. No i jest ich trochę dużo i te formikarium jest małe. Dlatego dzisiaj przyszło do mnie nowiutkie, większe. I zobaczymy, co tam jest w środku. Kamera wyląduje na mojej głowie i no i poskładam to wszystko i zrobimy przeprowadzkę do nowego lokum. Także zapraszam do oglądania. To moi wierni pomocnicy. Dobra, sprawdźmy, co tu mamy. Kupiłem troszeczkę większe z tego względu, że bo już było sobie na zaś. A i tak planuję zrobić swoje. Patrzcie, ile gąbek mamy. Patrzcie. To jest podstawa. Zostawcie, już nowa zabawka, bo rozpierdzielana będzie po całym tym. Co my tu jeszcze mamy? Mamy, o, całe akcesorium, a to wędruje z powrotem tu. Dobra, najważniejsze jest tutaj. Nowiutkie formikarium. A moje? Patrzcie. No. Tym razem wybrałem formikarium takiego typu, już nie w formie T, ale cicho. I tak Was nikt nie rozumie, ja będę mówił. Wywieczniki. Super. To jak to się robi? To chyba sklejone jest. No to sklejone jest. To jest sklejone. Tutaj można odkręcić i wsadzić rurkę. No. O, są koreczki, które możemy wyciągnąć. I tutaj się nawilża wnętrze, tak żeby tam mrówęcje miały wilgoć. Na nich w zasadzie to tam działa, no ale jakoś pewnie działa. Tu można odkręcić. Czekajcie, wyciągniemy ten paragon, bo mnie drażni. Brzydko wygląda. O. Ok. To jest taka przykrywka na noc, bo według wszelkich zaleceń powinno się mrówki przykrywać. Mrówki w ziemi mają ciemno, tak? Dobra, więc tak będziemy robić. Dobra, zobaczmy akcesorium, jakie przyszło. To tak. Korzeń. Patrzcie, jaki fajny korzeń. To jest ozdoba, którą wrzucamy do środka. No nie ma się co fascynować. No, zwykły kawałek drewienka. Tu mam następny. Zostaw to. Tu mamy następne i tak zrobimy. Później to ładnie wyściełamy. Na razie schowamy. Aha, jeszcze ile dałem? Dałem 225 zł łącznie z przesyłką za to cudo. Wiem, można to zrobić samemu i planuję zrobić to sam sobie z, no, z innego materiału. Ale mniejsza o to. Na razie kupiłem, żeby mrówki przenieść, bo tamto mi się nie podobało w formie kadru. Wiecie, do czego to jest? To możemy zrobić albo do przeprowadzki mrówek, jeżeli ktoś tam nie chce podłączać sobie, tylko tak sekwencyjnie powiedzmy mrówki przerzucać, albo nalać tutaj wody, wypchać watą. Mamy poidełko gotowe, nie? Pęseta, już jedną mam, będzie druga. Pipeta. Bardzo dobra, wystarczająca. Trzykawka, też się przyda. Kwarce, piasek kwarcowy, akurat ten mam. Kamyczki jakieś. Nie, to nie jest do tego. To będzie, nie wiem co to jest. Aha, to jest karmidełko. O, a tutaj jest. Tak. Tak? Dobrze mówię? Tak. A tutaj. Tak. A to, co tam?
Aha, bo tu się sypie jakieś różne pierdoły do żarcia, jak psu, kurde, miska. A to teoretycznie powinno być chyba tu. No i wężyk przede wszystkim. Mamy wężyk do przeprowadzki mrówek. Podłączymy do tamtego. A tak, najlepsze są gąbeczki, nie? Tam tutaj się odkręci to i mrówki przeprowadzimy. No i spoko luz. Tylko na sam wpierw trzeba będzie jeszcze posmarować tutaj, pomalować te, żeby mrówki mi nie wychodziły górą, bo te pimdy potrafią powychodzić. No te szparki porobili tak cienkie, że na pewno nie wyjdą. O. No i dobra, i tak to zrobimy. No więc tak to wygląda. Mój mały unboxing. Moi mali pomocnicy, mrówkojady. I będziemy sobie w następnym odcinku urządzać, no i robić przeprowadzkę. Podłączymy stare formikarium wężykiem. O tym. I zobaczymy, ile ta przeprowadzka potrwa. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego.